Proszę Państwa, podobno jest ożywienie w świecie inwestycji, to znaczy podobno jest ożywienie wśród klientów, którzy szukają inwestycji. Jak to wygląda? Teraz będziemy o tym rozmawiać w analizie Player. Ja się nazywam Robert Stanilewicz, a ze mną jest Grzegorz Kaliszczuk, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych Finance SA. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Co wybierają, to za chwilę, tak? Ale co dzieje się w tym świecie inwestycji? Mówiąc świecie inwestycji, nie mam na myśli sytuacji na rynkach, mam na myśli sytuację wśród klientów, bo pan spotyka się z klientami, oferujecie różne produkty klientom, rozmawia pan z nimi, pańscy ludzie rozmawiają z nimi. Jak sytuacja wygląda teraz, jak zmieniła się w ciągu ostatnich, nie wiem, może kilkunastu miesięcy, może dwóch lat? Mamy zupełnie nową sytuację inflacyjną, jeszcze wszyscy pamiętają czasy, kiedy mieliśmy spadki cen, deflację. Było tak parę lat temu, tak? Teraz jest zupełnie inaczej i klienci podobno już na tę zmianę tych warunków reagują. Jak te reakcje wyglądają? Tak, absolutnie reagują i tak jak ISFA ostatnio opublikowała raport związany z edukacją Polaków i związany z tym nastawieniem do inwestowania. ISFA czyli Izba Zarządzająca Funduszami i Aktywami. Tak. Dokładnie. Nastawienie Polaków do inwestycji znacząco zmieniło się i to wynika przede wszystkim z bardzo niskich stóp procentowych i w tym środowisku żyjemy już od kilkunastu miesięcy i wysokiej inflacji. Polacy to zauważają. W zasadzie słowo inflacja odmienia się dzisiaj przez wszystkie przypadki w każdych mediach i widać bardzo duże zainteresowanie Polaków właśnie takimi formami inwestycji, które pozwalają od tej inflacji uciec. I tutaj zastanawiające jest to, że ponad 25% Polaków, którzy inwestują swoje środki, to są inwestycje w nieruchomości. 12% mniej więcej inwestycji jest lokowanych na rynku kapitałowym bezpośrednio, czyli w instrumenty udziałowe, czyli akcje. Około 6% to są obligacje. I uwaga, fundusze inwestycyjne zdaniem w wyniku tego badania stanowią około tylko 3% zainteresowań Polaków, którzy chcą swoje wolne środki zainwestować. Nie zmienia to jednak faktu, że naprawdę widać bardzo duży ruch i zainteresowanie przeniesieniem swoich środków z lokat bankowych na inne, bardziej ryzykowne formy oszczędzania. No i ciekawe, że odwrót od tych produktów dłużnych, tak, obligacyjnych jednak nastąpił. To ma to uzasadnienie, że jednak w obecnym okresie stopy zwrotu z tych produktów są ujemne, bo to jest bardzo trudny czas dla funduszy dłużnych. No, co nie oznacza, że chyba taki klient przeciętny powinien zupełnie z nich rezygnować i rzeczywiście się w jakieś ryzykowne aktywa angażować tak na całego. No właśnie, ale wygrywa, nieruchomości są chyba ciągle liderem, tak? Także tak, u absolutnie. Was to widać. Absolutnie nieruchomości są liderem wśród tych klas aktywów, w które klienci chcą zainwestować wolne środki. Dzisiaj jesteśmy w tym inflacyjnym cyklu wzrostu gospodarczego, cyklu koniunkturalnym, co de facto oznacza, że powinniśmy się interesować surowcami, ale także jeszcze akcjami. Natomiast faktycznie nieruchomości dominują. Myślę, że tutaj warto przytoczyć kilka liczb. Lipiec był rekordowym, jeżeli chodzi o wartość akcji kredytowej, która przekroczyła aż 8 miliardów złotych. Nie tylko wartość tej akcji kredytowej była rekordowa, także ceny nieruchomości oraz wartości udzielonych kredytów były rekordowe, bo ponad 25% z tych kredytów udzielonych przekroczyły wartość 500 tysięcy złotych, a ponad połowa to są kredyty o wartości ponad 350 tysięcy złotych, a więc widać, że nie tylko Polacy kupują więcej, ale kupują także droższe mieszkania, co niestety także rodzi ryzyko tego, że pojawi się za chwilę ryzyko stopy procentowej przy tej bazie kredytów udzielonych po niskim oprocentowaniu, a za chwilę w związku z tym także być może się materializować ryzyko kredytowe. Natomiast tutaj trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o tę perspektywę podwyżek stóp procentowych w Polsce, to sytuacja jest bardzo niejednoznaczna. Tak. Po ostatnim posiedzeniu RPP, po komunikacie, po konferencji prezesa NBP, to raczej takie przekonanie, że może tych podwyżek nie być nawet w Polsce, tak na razie. Chyba że rzeczywiście doczekamy tego, co niektórzy wieszczą, jakiegoś mocniejszego wzrostu inflacji. Na razie prezes NBP jest przekonany, że w przyszłym roku ta inflacja będzie już spadała. Ale ryzyko jest, tak, ale ryzyko jest. Gdyby podnosili, to faktycznie potem na tych kredytach ryzyko jest. No właśnie, to jest takie ryzyko po stronie nieruchomości. Tak, tutaj zdanie co do tego, jakie decyzje podejmie Rada Polityki Pieniężnej są wciąż podzielone. Niektórzy twierdzą, że już powinien nastąpić wzrost stóp procentowych, niektórzy twierdzą, że ten wzrost powinien nastąpić na poprzednim posiedzeniu. Natomiast są też tacy, którzy twierdzą, że Rada Polityki Pieniężnej nie będzie chciała wychodzić przed orkiestrę, którą jest Europejski Bank Centralny, i tych stóp procentowych jeszcze nie podwyższy. Cały czas
taką tarczą argumentacyjną po stronie Rady Polityki Pieniężnej, aby utrzymywać ten poziom stóp procentowych nisko, jest niepewność związana z czwartą falą pandemii oraz stabilizacja na rynku pracy. Choć tutaj trzeba przyznać, że faktycznie rynek pracy jest stabilny i to też między innymi napędza bardzo mocno inwestycje nie tylko w nieruchomości, ale także w pozostałe klasy aktywów. Tutaj trzeba zauważyć, że rynek funduszy inwestycyjnych jako taki łącznie i fundusze otwarte i fundusze zamknięte kilkunasty miesiąc rzędu rozwija się dynamicznie, saldo wpłat i umorzeń jest dodatnie, pomimo tego, co zostało odnotowane w marcu 2020 roku, kiedy cały rynek się zastanawiał, w którą stronę rynek kapitałowy, a w związku z tym i rynek funduszy inwestycyjnych będzie zmierzał. Więc ewidentnie... Chociaż jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne, jak pan przytaczał te dane, to na razie to nie jest lider, jeżeli chodzi o wybory potencjalnych inwestorów. Tak. Tych, którzy nie są profesjonalnymi inwestorami, szukają swojego miejsca dla swoich nadwyżek finansowych z banku na przykład, tak? Ewidentnie jest to pozycja, która zajmuje jedną z ostatnich miejsc, jeżeli chodzi o preferencje Polaków, co nie zmienia faktu, że jest to forma, co do której Polacy przyzwyczaili się już od ponad 30 lat i ją znają doskonale. Trzeba też przyznać, że sieci dystrybucyjne bardzo mocno wyspecjalizowały się w dystrybucji funduszy inwestycyjnych. Dzisiaj ta dystrybucja jest dużo bardziej profesjonalna, dużo bardziej rzetelna, aniżeli to było jeszcze kilkanaście lat temu. Oczywiście z uwagi na MiFID II i na wewnętrzne regulacje, na to, co Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie tej dystrybucji cały czas robi. Wystarczy wspomnieć ostatnie zalecenia KNF-u, które wydał i w związku z tym rekomendacje, które za chwilę będą w ślad za tym szły, dotyczące publikacji instytucji finansowych w social mediach. Tak, jak należy się komunikować z klientami, co można, czego nie można. Widać, że ten rynek się bardzo mocno profesjonalizuje, pomimo tego, że tak jak panie Robercie zauważył, fundusze nadal nie są tym liderem, jeżeli chodzi o preferencje. Wybory, no preferencje, tak. No ale może to się zmieni, zobaczymy. Nie ma takiego pędu, jaki był przy okazji poprzedniej hossy, który to pęd skończył się dla wielu osób w sposób raczej smutny i skończył się sporymi stratami, gdy ludzie na potęgę wpłacali pieniądze do jednego funduszu, na przykład funduszu małych i średnich spółek, tak, dorobek życia albo jeszcze pożyczone pieniądze. Tego na razie nie widać. Za to widać, z tego co pan mówi, to widać co? Widać, że jednak wiele osób wybiera inwestycje, o których można powiedzieć, że to są inwestycje o niskiej płynności. Ja i to jak słyszę niska płynność, no to mi się zapala lampka alarmowa. Tak? Tak, zdecydowanie inwestycje w nieruchomości są dużo mniej płynne, aniżeli inwestycje w fundusze otwarte. Są także mniej płynne niż inwestycje w fundusze zamknięte, gdzie mamy lock-up czasami półtoroczny, a czasami dwuletni. Natomiast my w naszej instytucji Finance staramy się zachowywać wszelkie normy i kryteria, które są także dedykowane dla rynku finansowego, a są dzisiaj jeszcze niestosowane do instrumentów właśnie chociażby udziałowych, deweloperskich, właśnie po to, żeby mieć w 100% pewność, że nasi klienci są świadomi tego, z czym związana jest dana inwestycja. My chcemy mieć świadomość tego, że klienci inwestują swoje środki w określonym horyzoncie czasowym i w tym horyzoncie czasowym nie będą potrzebowali tych nadwyżek, które inwestują na zaspokojenie swoich bieżących potrzeb. Więc niezmiernie kluczowe jest także to, i to widać absolutnie na całym rynku, że tutaj dystrybucja pozabankowa, ale nie tylko, oczywiście bankowa zawsze w tym obszarze była bardziej deregulowana, kładzie duży nacisk na to, żeby te kwestie związane z płynnością, ale nie tylko, ze świadomością inwestycyjną, z wiedzą i doświadczeniem oraz zasobnością portfela, były bardzo mocno wyeksponowane przed momentem podjęcia decyzji inwestycyjnej. Faktem jest, że lockdown, pierwsza faza lockdownu, druga faza lockdownu spowodowała, że zostaliśmy w pewien sposób uwięzieni w naszych domach. Nie tylko w domach, ale także w granicach naszego kraju. A więc Polacy zaczęli eksplorować bardziej obszar Mazur, Pojezierza szeroko rozumianego, co także spowodowało, że można myśleć o kategoriach inwestycji w nieruchomości, nie tylko te mieszkaniowe i deweloperskie, ale także w grunty inwestycyjne w kategoriach tego, że jest to poniekąd także spełnienie i realizacja swoich planów związanych z zakupem ziemi na cele rekreacyjne. Więc myślę, że tutaj te dwa efekty są ze sobą połączone. No właśnie chciałem spytać o katalog tych inwestycji lub teraz wybieranych chętnie tych inwestycji o typowo niższej płynności. To
co jest w tym katalogu? Wspomniał pan o ziemi, ale tej ziemi poza centrami, dużymi aglomeracjami, czyli bardziej w rejonach turystycznych, wypoczynkowych, to jak ten cały katalog wygląda? Tak. Jest tam ziemia, tak jak wspomniał pan, panie Robercie, jest to ziemia przede wszystkim na Mazurach, ale nie tylko. Są to inwestycje w deweloperkę, czyli w przedsięwzięcia związane z budową mieszkań. W ofercie znajdują się udziały w spółkach celowych, które te przedsięwzięcia deweloperskie realizują. Także znajdują się fundusze zamknięte, które inwestują właśnie w przedsiębiorstwa realizujące projekty deweloperskie, skupując ich obligacje, więc generalnie można uznać, że ten obszar związany z gruntami i z mieszkaniami jest bardzo mocno rozwinięty, ale nie tylko. Mamy także inwestycje związane z obszarami logistycznymi, czyli z magazynowaniem. Wiadomo, że pandemia zmieniła w dużej mierze sposób konsumpcji i w dużej mierze zmieniła sposób zdobywania wiedzy, informacji o produkcie, a także zachęciła nas bardziej jako Polaków w szczególności, bo także to wynika z badań europejskich, do zakupów online. A zakupy online, wiadomo, powodują to, że musi się rozrosnąć baza centrów logistycznych, co także jest bardzo mocno widoczne w ofercie produktów, które są dostępne. To, o czym pan mówi, kojarzy mi się trochę jednak z takim czasem, kiedy widzieliśmy reklamy 8% rocznie, minimum 8% rocznie, tak? Kondo hotele. Ja nie twierdzę, że wszystkie kondo hotele są złe, ale było sporo takich przypadków, więc to też przy tych inwestycjach o niskiej płynności trzeba pamiętać, że tutaj że nie są to inwestycje pozbawione ryzyka, prawda? Jest ryzyko. Absolutnie jest ryzyko. Trzeba o tym ryzyku pamiętać, o tym ryzyku zawsze przypominamy. Myślę, że tutaj też warto w tym momencie podkreślić te dane i założenia, które towarzyszą Polskiemu Ładowi, w którym to wskazuje się między innymi, że takim docelowym poziomem wielkości i wartości oddawanych mieszkań w skali roku to jest poziom 300 tysięcy. Dzisiaj po 40 latach, czyli najlepszym wyniku od 70-tych lat, oddaliśmy 230 tysięcy mieszkań, około 230 tysięcy mieszkań, kolejne 250 tysięcy mieszkań jest w budowie. Więc widać, że przy tak ekstremalnie napędzonej koniunkturze w obszarze nieruchomości nadal jesteśmy daleko od tego celu, który jest wskazany w Polskim Ładzie. Więc jeżeli będziemy kontynuować to wsparcie obszaru deweloperskiego, ale mieszkaniowego w szczególności, tych mieszkań powszechnie dostępnych bez wkładu własnego czy uproszczonych procedur budowy mieszkań do domów do wielkości 70 metrów kwadratowych, przez najbliższy czas ten rynek deweloperski będzie rósł, ale tak jak pan, panie Robercie, wskazał, trzeba pamiętać o tym, że to jest także rynek związany z ryzykiem inwestycyjnym, jak każdy inny. I kluczowe jest to, żeby w procesie dystrybucji, w procesie przedstawiania oferty o tych ryzykach mówić bardzo wyraźnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Grzegorz Kaliszuk, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych Finance SA. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.